Poszło i hello, hello. Witajcie, witajcie. Dajcie znać, czy mnie widać. Dajcie znać, czy mnie słychać. Zerkam sobie w telefon. Czy jestem już? Jestem. Że widać, to wiem, że słychać, to już wy niestety musicie dać mi znać. Poczekam tylko, aż Facebooki was powiadomią. W tym czasie, jeśli pozwolicie, to udostępnię naszą transmisję w grupach i za momencik przechodzimy do tematów różnych. Jest. I udostępnij. I w grupie. I poszło. I już do was wracam. O, dobry wieczór. Witam cię, Magdziuniu. Witam cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteś. Witajcie, witajcie. Piszcie skąd, piszcie czy pierwszy, czy kolejny już raz na naszym spotkaniu w ramach Awans TV. Dajcie znać, kto pierwszy raz, kto kolejny, kto do nas powrócił. Skąd jesteście? Skąd nas oglądacie na tym naszym Awans TV? Słuchajcie, dzisiaj sytuacja trochę inna niż zawsze, ponieważ moje studio jest dzisiaj w warunkach domowych. Tak więc może być tak zwana wartość dodana. Jeżeli w tle usłyszycie szczekanie piesków, to będzie właśnie ta wartość dodana. Jeżeli ktoś poruszy się na klatce schodowej, gwarantuję Wam, że będziemy mieć tutaj trochę wartości dodanej. Piszcie, piszcie. Hello Julita, witam Cię serdecznie. Bydgoszcz pozdrawia. Pierwszy raz. Super, fajnie, fantastycznie. Piszcie, skąd jesteście. Cały czas na bieżąco. No i świetnie. Pozdrawiam i cieszę się bardzo. Cześć Monika, witam Cię serdecznie. Witam, witam. Jak tam, słuchajcie, po przerwie? Jak pierwszy dzień w pracy? Jak w ogóle się czujecie? Co ciekawego zrobiłyście dzisiaj w ramach swojego awansu i nie tylko? Piszcie, proszę. Mówcie, co tam u was. U mnie, jeżeli oczywiście śledzicie mój fanpage, to sytuacja była bardzo, bardzo rozwojowa. Po pierwsze, szkolenie metody ruchu rozwijającego Weroniki Szerborn, które odbyło się w Krakowie. Pozdrawiam te osoby, które uczestniczyły. A dodatkowo jeszcze moje szkolenie, moje spotkanie z Akademią Trenerów Mentalnych, coś, co będzie troszeczkę trwało i co. Witaj Monika, witam cię bardzo serdecznie. I co ma posłużyć naszemu wspólnemu rozwojowi, tak? Czyli coś, co chciałabym zrobić po to, żeby wspierać właśnie. Generalnie to chciałabym wspierać wszystkie dzieci. I jakby od tej strony już mnie znacie. I tak sobie to wymyśliłam, że jeżeli będę wspierała was, nauczycieli, to automatycznie będą na tym korzystały dzieci. I taki jest mój cel, tak? Żeby swoją pracę przełożyć na wasze wsparcie, przełożyć na wasz rozwój, tak żeby mogły z tego korzystać te dzieci, zarówno te szkolne, z którymi pracujecie, jak i te w waszych domkach, bo myślę, że jeżeli uda nam się wpłynąć na ten rozwój nasz osobisty czy zawodowy, to oczywiście na tym korzystają wszyscy. Cześć Monisiu, witam cię bardzo serdecznie, miło mi, że jesteś, super, fantastycznie. No dobrze. To co, kochani, może ja dzisiaj jakby odniosę się do tego, co tak naprawdę jest ważnego w tym awansie zawodowym, bo jakby temu poświęcony jest ten kanał, ale nie chciałabym, żeby tylko i wyłącznie temu był poświęcony, żebyśmy czasami mogli też odejść troszeczkę w bok, chociaż jakby odchodząc do tematów pobocznych, będę też Wam pokazywała, że mają one ogromne przełożenie na to, co w tym Waszym awansie zawodowym i co w tym Waszym rozwoju zawodowym się dzieje. I myślę, że z czasem przyzwyczajamy
przyznacie mi rację. I dzisiaj chciałabym troszeczkę porozmawiać na temat wyznaczania celów. Jak to jest u was z tym wyznaczaniem celów? Ja wiem, że to jeszcze nie ten czas, tak? Ale nie tak dawno te cele gdzieś tam wyznaczałyście sobie w ramach waszych planów rozwoju, tak? Czy w ramach podsumowania jakiejś tam części waszego awansu. I chciałabym zapytać, jak to jest z tymi celami, jak wy sobie z nimi radzicie, czy sobie radzicie, czy sobie nie radzicie, jeśli nie radzicie, to z czym? Jeżeli sobie radzicie, to jaki macie sposób na to właśnie, żeby sobie z tymi celami poradzić? I o tym chciałabym dzisiaj troszeczkę z wami porozmawiać, dlatego jeżeli macie tylko taką ochotę, to piszcie bardzo proszę, jak to jest z tymi celami, jak to się u was odbywa i czy jest coś trudnego w tym wyznaczaniu celów, czy radzicie sobie z tym fantastycznie. Szybciutko proszę mi dopisać, drogie panie. Drogie panie, nie ma panów, żebym znowu nie popełniła jakiegoś faux pas. O, witam serdecznie, Asiu, super, że jesteś. Jedna Janna, druga Janna, Agnieszka, Dorota. Hello, hello, witam was bardzo serdecznie. Oczywiście czekam też na Piotra, czekam na Roxanę, na Tomka, moi fani, którzy zawsze są tutaj z nami. No to piszcie, jak to jest z tymi celami? Czy łatwo jest wyznaczyć ten cel? Czy łatwo jest go zrealizować? Jeśli łatwo, to jak sobie z tym radzicie? Jeśli nie jest to łatwe, to właśnie, czy czasami próbujecie się zastanowić dlaczego? Bo ja dzisiaj chciałabym z wami tutaj powyznaczać jakieś cele. Chciałabym, żebyście szybciutko, jeśli to możliwe, sięgnęli do jakiejś karteczki i żebyśmy wspólnie spróbowali sobie tutaj coś założyć, żebyśmy wspólnie sobie tutaj spróbowali. O, cześć Monisiu, witam cię serdecznie. He, ale fajnie, tyle was tutaj, fantastycznie. Żebyśmy wspólnie spróbowali nad tymi celami popracować. Ja tu spróbuję wam troszeczkę właśnie podpowiedzieć, jak to robić i no i potem za czas jakiś wrócimy do tych karteczek i sprawdzimy, czy się udało, co wy na to. Taka zabawa. Wcelowanie w cel. No dobrze, no to tak, jeżeli chcecie raczej posłuchać niż w sposób bezpośredni się tutaj pobawić, to ja osobiście uważam i myślę, że większość z was też już ma to gdzieś tam przepracowane, bo każdy z nas wyznacza sobie jakieś cele, każdy z nas gdzieś tam chciałby jakiś cel osiągnąć i staramy się go realizować w taki czy w inny sposób. Czasami sobie odpuszczamy, czasami sobie to zapisujemy na jakichś karteczkach, czasami tworzymy sobie jakieś długoterminowe plany i wpisujemy w nie swoje cele i między innymi jest to też wpisane w ten awans zawodowy, tak? I w ramach tego awansu mamy do zrealizowania kilka celów. Te cele również realizujemy w trakcie codziennych zajęć dydaktycznych, tak? Bo przecież idąc na każdą z lekcji musimy mieć jasno określony cel naszego działania, musimy dokładnie wiedzieć, czego chcemy to dziecko nauczyć, nad czym chcemy w ramach tych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych czy wychowawczych w danej chwili popracować i takie cele sobie wyznaczamy, tak? Jeżeli jesteście nauczycielami w awansie, to być może wasi dyrektorzy proszą was o pisanie takich bardzo szczegółowych konspektów i tam już bardzo szczegółowo podchodzimy do tych celów i próbujemy je sobie tam rozpisać. Być może nie ma takiej potrzeby i w niektórych placówkach też tak się to odbywa. Niemniej jednak warto mieć rozpisany taki cel szczegółowy. Warto jest mieć taki zeszyt w ramach awansu i przede wszystkim chodzi mi tutaj o stażystów, tak? Nauczyciele, stażyści. Proponuję, potwierdzam, że jest to bardzo pomocne i warto jest mieć taki założony zeszyt, w którym znajdziecie ten czas, żeby zapisać sobie te cele, które chcielibyście zrealizować w ramach kolejnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych czy opiekuńczych z waszymi dziećmi. I teraz dziewczyny, same dziewczyny, sprawdzam, żeby znów nie popełnić jakiegoś faux pas. Witam Aniu, witam cię bardzo serdecznie. Same dziewczyny, panów nie ma. Panowie, jeżeli jesteście, dajcie znać.
I teraz tak, żeby to, co robimy w obrębie tych naszych, tego wyznaczania celów, miało sens i mogło się udać, to warto jest zastanowić się, na ile ja mogę ten swój cel uszczegółowić, tak? Na ile ten cel może być rozpisany w taki sposób, aby był on szczegółowy, tak? Potem, i to też przełóżcie sobie na wasze życie codzienne, przełóżcie sobie to na ten czas awansu, tak? Czyli co ja na przykład w ramach tego awansu w najbliższym czasie chciałabym zrobić, tak? Jaki jest mój cel? Może chcę sobie przybliżyć jakiś temat w ramach książki, na przykład tej 10 rzeczy, o których chciałoby powiedzieć ci dziecko z autyzmem. Być może pracujesz z dzieckiem z autyzmem i warto by było wpisać sobie jako cel przeczytanie tej oto książki, tak? Spóźniłam się, Renata, zaczynamy, także w razie czego odsłuchasz sobie początek, a bardzo mi miło, że do nas dołączyłaś. Jesteśmy online, także spokojnie, Renatka, siadaj, rozgość się, wyjmij kartkę, bo dzisiaj trochę o celach sobie powiemy, więc wyjmuj kartkę, być może coś tam sobie zapiszesz, coś sobie postanowisz i no właśnie, i wracamy do tematu. Więc być może przeczytam tą książkę, tak? Czyli jest to cel bardzo szczegółowy, który potem przełoży się na moje działanie, na moją pracę z dzieckiem właśnie z autyzmem. I no właśnie, i co takiego atrakcyjnego jest w tym moim celu? Warto jest się zastanowić, na ile ten cel, który ja chcę zrealizować, będzie dla mnie ważny, będzie dla mnie atrakcyjny, będzie czymś, co przyniesie mi docelowo jakąś korzyść, jakąś przyjemność, tak? Więc tutaj jakby to będzie powodowało, że realizacja tego celu będzie łatwiejsza, tak? Bo jeżeli założę sobie, że przeczytam tą książkę, że wyciągnę z tej książki jakieś lekcje, to na pewno, uwierzcie mi, przełoży się to na waszą pracę zawodową, przełoży się to na wasze patrzenie na dziecko z autyzmem, tak? Zupełnie inaczej być może po przeczytaniu tej książki, po przeczytaniu tych 10, przybliżeniu sobie tych 10 rzeczy, o których chciałoby powiedzieć nam dziecko z autyzmem, być może zupełnie inaczej spojrzę na to dziecko i być może zupełnie inaczej będzie mi się z tym dzieckiem pracowało. Czy jest to cel realny do osiągnięcia? Oczywiście, książka jest do kupienia na mojej stronie www.anetaszostak.pl. Oczywiście można ją dostać też w wielu innych miejscach. Czy jest to cel, który mogę zrealizować w jakimś krótkim terminie? Bo te terminy też powinny być krótkie i powinny być przez was, wyznaczone. Oczywiście, 10 kartek dziennie, czy jeden, dwa lub cztery wieczory i książka jest przeczytana, lekcje z książki zapisane i kto na tym korzysta? Korzystacie na tym wy, bo dowiadujecie się nowych rzeczy, ale też przede wszystkim korzysta na tym dziecko, czyli to, o czym mówiłam, że nasza praca przekłada się na dobro naszego dziecka. Być może chcesz przeczytać jeszcze inną książkę. Książkę mówiącą o tym, że warto jest zaczynać realizację naszych celów od jednej rzeczy, że warto jest właśnie uszczegółowić sobie te cele po to, żeby je móc osiągnąć, że warto jest przyjrzeć się pewnym naszym działaniom i rozpisać je sobie na mniejsze działania, bo wtedy jest łatwiej. Jedna rzecz, ta książka również będzie jeszcze dzisiaj dostępna na mojej stronie i też bardzo serdecznie polecam, żeby ją przeczytać, żeby to, co tu jest zapisane, wdrożyć w działanie, w życie, bo jest naprawdę warto. Co o tym sądzicie? Czy się zgadzacie ze mną? Piszcie. Rewelacyjna pozycja. Renatka, ale która? Przeczytałaś? Poleć. Powiedz, która. O, witam cię, Piotrze. Witam cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteś. Witam cię, Lucia. Witam też bardzo serdecznie. Hello, hello. Jak ja się cieszę, że ciągle ktoś tutaj do nas dołącza. No właśnie, być może pracujesz w grupie nastolatków, być może w tej grupie jest jakaś podgrupa, która czasami próbuje wyprowadzić się z równowagi. Postaw sobie za cel
że w tym tygodniu, w tym krótkim okresie, w tym tygodniu nie pozwolisz sobie na to, żeby ktokolwiek wyprowadził cię na zajęciach z równowagi, żeby ktokolwiek cię zdenerwował, żeby ten twój stan wprowadził jakiś zamęt, tak, w twoim życiu lekcyjnym. Jest to cel realny? Jest. Jest to cel atrakcyjny? Jest. Bo jeśli ty założysz sobie i to zrealizujesz, to uwierz mi, że ci uczniowie zauważą tą zmianę i w kolejnym tygodniu będzie ci się pracowało zdecydowanie lepiej. Czy macie jakieś propozycje co do wyznaczania i realizacji tych rzeczy? Tak, Renata, zgadzam się z tobą, że jest to fantastyczna książka, że jest to książka warta polecenia i jest to naprawdę pozycja, którą w ramach awansu, czy też w ramach pracy z dzieckiem z autyzmem warto wpisać jako swój cel do realizacji. Na najbliższy czas warto tą książkę przeczytać, bo zupełnie inaczej patrzy się wtedy na dziecko z niepełnosprawnością, na dziecko z autyzmem. Dokładnie tak. Także ja bardzo serdecznie ją polecam i nie bez powodu ją dzisiaj tutaj pozwoliłam sobie przedstawić. Także kochani, maleńki cel. Cel, który spowoduje, że po pierwsze poczuję się lepiej, tak? Wy bardzo często pytacie o pewne rzeczy dotyczące awansu, więc może załóżmy sobie jako cel krótkoterminowy, bo przeczytanie 3 stron naprawdę wiele nie kosztuje, nie potrzeba na to dużo czasu. Że załóżmy sobie za cel, przeczytam rozporządzenie dotyczące awansu. Zaznaczę w tym rozporządzeniu wszystkie te działania, które dotyczą mnie. Wszystkie te działania, które dotyczą mnie w obrębie mojego awansu, tak? Jeżeli jesteś nauczycielem stażystą, to jest po prostu taki cel, który trzeba sobie postawić i trzeba jak najszybciej go wykonać. Co tobie to da? No da ci to tyle, że będziesz się czuła pewniej, że to, co robisz, osadzone jest w przepisie prawa oświatowego i że to, co robisz, robisz dobrze, zgodnie z tym, co zostało tam zapisane, tak? Że poprawnie napisałaś plan i że teraz realizujesz ten staż zgodnie z założeniami tego planu. I teraz słuchajcie, tam w tych swoich planach właśnie wyznaczyliście sobie terminy. Często też stosuje się taki zapis, że przy terminie zapisujecie, że cały okres, że będę realizować to przez cały okres stażu. No i teraz właśnie w ramach wyznaczania tych celów, w ramach wyznaczania tych mniejszych kroczków w tym moim awansie, może warto wyjąć ten plan i spojrzeć tam do niego, co warto by było postawić sobie za ten cel na najbliższych kilka tygodni, tak? Co jeszcze do świąt w ramach tych zapisanych działań, a być może, że jakichś zupełnie nowych, bo wydarzyło się coś, co warto wykorzystać, bo pamiętajcie, że w awansie nie można wszystkiego zaplanować, tak? Że czasami jest tak, że pewne rzeczy dzieją się tu i teraz i warto je wykorzystać i warto je w ramach tego awansu zrealizować dodatkowo i warto je sobie wtedy zapisać, tak? Czyli jaki cel szczegółowy gdzieś tam chciałabym sobie założyć. Być może jest coś w twoim życiu osobistym, co chciałabyś zmienić. Być może jest coś w twoim życiu osobistym, co gdzieś tam czeka odkładane, bo nie masz odwagi się. Hello Anitka, witam cię bardzo serdecznie. Hello, hello, miło mi, że jesteś. Więc być może, że jest coś takiego, co chciałabyś zmienić. Być może właśnie zapisałaś to na kartce, a być może teraz, kiedy o tym mówię, przemknęło to przez twoją głowę. Zapisz, spróbuj rozpisać troszkę bardziej szczegółowo i zajmij się tym. Kochani, przystępując do Akademii Trenerów Mentalnych, założyłam sobie taki oto cel, że chcę was wspierać, chcę was pomagać i po to przystępuję do tej Akademii. Cudny od Malina.
I po to przystępuję do tej akademii, żeby właśnie jeszcze lepiej robić to, co robię teraz, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej skutecznie Wam pomagać, bo tak jak mówię, jeśli ja dam Wam tą wartość, jeśli ja Wam pomogę, to mam takie swoje marzenie, tak, żeby to, co daję Wam, przekładało się na to, co Wy robicie w ramach swoich działań zawodowych. I teraz jest taka oto propozycja, jest taka oto niespodzianka numer jeden, że jeżeli chciałybyście spróbować zrealizować, rozpisać i przeanalizować pewne działanie w ramach właśnie wyznaczenia sobie takiego celu, to ja bardzo chętnie podejmę się takiej próby rozpisania tego wspólnie. Co Lucynko, nie można lepiej, prawie jak katechizm. Ale mówisz o książce, tak? Że prawie jak katechizm, myślałam, że tak, książka jest naprawdę, naprawdę fantastyczna i polecam ją, dokładnie tak. Lucynka, co lepiej nie można? Pisz, co tam lepiej nie można. No właśnie, wracając do wątku głównego, więc ja proponuję trzem osobom, słuchajcie, trzy osoby, jeżeli tu pod tą transmisją, bądź też w wiadomości prywatnej, bo nie każdy czuje się na siłach, żeby pisać tu pod transmisją. Witam, witaj serdecznie, Julia, witam cię bardzo serdecznie, dobry wieczór. Cieszę się, że jesteś, później sobie odsłuchaj, później sobie przeanalizuj to, co było do tej pory. Więc tak, trzy osoby. Jeżeli fajnie rozpiszecie mi, dlaczego chciałybyście i co chciałybyście zrobić, jaki cel sobie wyznaczyć do realizacji na najbliższy czas, to ja daję Wam swój czas, daję Wam siebie, tym trzem osobom i spróbujemy zrobić to razem. I jeżeli się nie da, no staram się jak mogę, dlatego taka oto propozycja. Kto chce, bierzcie. Kto już ze mną pracował, kto już ze mną rozmawiał, kto gdzieś tam korzystał z tego wsparcia, na pewno potwierdzicie, że warto, więc jeżeli chcecie, to taka oto propozycja. Trzy osoby. Jeżeli fajnie to rozpiszecie, jeżeli pokażecie mi w tych kilku słowach, dlaczego to masz być ty, i dlaczego to z Tobą warto to zrobić, to ja się tego podejmę i z wielką przyjemnością popracujemy nad celem, który gdzieś tam w Waszej głowie, na którego realizację być może brak odwagi. Witaj Martunio, witam Cię bardzo serdecznie, witaj Agnieszko, hello, na który po prostu brak odwagi. Także korzystajcie, zaraz po zakończeniu naszej transmisji piszcie albo tu w komentarzach, a jeśli brak odwagi, to zapraszam na priv, piszcie mi, która z Was. Ja wybiorę te trzy osoby i z tymi trzema osobami sobie popracujemy nad tym. Taka propozycja z mojej strony. Jeśli chcecie, korzystajcie, a tak jak mówię, uwierzcie mi, że warto. Dobrze, czy w ramach tego awansu, kochani, macie jakieś pytanie? Aleksandra, witam cię serdecznie. Spóźnienie odhaczone, tak. Usiądź, kochanie, rozgość się, potem sobie dosłuchasz to, co było do tej pory. Miło mi, że jesteś, miło mi, że znalazłaś czas na to, żeby tu się dzisiaj wbić. Pamiętajcie o tym, że te transmisje są już transmisjami cyklicznymi. One są zaplanowane, one się będą odbywać. Jeżeli nie będziecie mogły być, czy mogli być w danym dniu, pamiętajcie, że w zakładce filmy, tu z tej strony, w zakładce filmy możecie sobie takie transmisje potem obejrzeć, odsłuchać. I jeszcze dzisiaj, ostatni dzień jest na to, żeby przejrzeć, kochani, transmisje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bo już jutro je odpinamy i one wędrują na moją stronę i z tej strony będzie można tam jeszcze przez chwilę się im poprzyglądać, ale to tylko przez chwilę, a potem po prostu
będą dostępne już w troszkę innej opcji, być może będą podłączone do któregoś z moich kursów jako dodatek, jako bonus. Czy macie jeszcze jakieś pytania dotyczące celów, dotyczące wyznaczania celów? Ewuniu, witam cię serdecznie. Hello, mój fan klub kurczę dziewczyny. Jak ja się cieszę, że wy jesteście, jak ja się cieszę, że wy wracacie, jak ja się cieszę, że wy bierzecie to, co wam daję, jak ja się cieszę, że wy się rozwijacie. Wy nawet nie wiecie, jaki to jest miód na moje serducho. Tak patrzeć na wasz rozwój, jak przeglądam niektóre te wasze profile, jak widzę, że zakładacie fanpage, jak widzę, że się rozwijacie, że gdzieś jakieś pasje się pojawiają, że gdzieś tam coś się nowego rodzi. To jest mi tak fajnie, tak cieplutko na serduchu, naprawdę. Super, świetnie jest patrzeć na to. No kochani, kochani, pytam o te cele. Czy macie jeszcze jakieś pytania dotyczące? Jestem spóźniona, ale jestem. Witam, witam bardzo serdecznie. Cieszę się bardzo. Kochani, jeśli chodzi o awans zawodowy i o jakby realizację wszystkich założeń, to wiadomym jest, że no warto się przyłożyć do tego i zrealizować to wszystko, co zapisaliśmy. Dzieją się jednak różne rzeczy, dzieją się różnego rodzaju przypadki losowe, dzieją się, no czasami te plany nam gdzieś tam się zmieniają i wtedy może się tak zdarzyć, że czegoś nie jesteśmy w stanie zrealizować. Oczywiście nie mówimy tutaj o tym, że nie realizujemy połowę planów, tak? Połowę założeń naszego planu, ale czasami może się zdarzyć tak, że któreś z zadań zostało niezrealizowane i wtedy w ramach sprawozdania opisujecie to sobie. Oczywiście, że to zadanie z takiego i takiego powodu nie zostało w pełni zrealizowane albo nie zostało zrealizowane zupełnie, tak? Oczywiście trzeba to wtedy w jakiś mądry sposób uzasadnić, ale jest też tak i zdarza się to każdemu z nas, że realizujemy inne działania, podobne działania, bądź też zupełnie takie, których sobie nie założyliśmy, bo tak jak mówię, różne sytuacje losowe się zdarzają, różne sytuacje, które warto wykorzystać, gdzieś tam się zdarzyć mogą, bo na przykład do waszego miasta przyjechał ktoś, kto w ramach współpracy na przykład z biblioteką publiczną, miejską, gminną, przygotował jakąś ciekawą prezentację na przykład swojej twórczości i warto jest to dzieciom pokazać, no to po prostu, no jak tego nie wykorzystać? No to wtedy pędzicie do tej biblioteki, tak? I zapisujecie sobie to jako dodatkowe działanie. Więc tutaj jak najbardziej śledzimy te swoje plany, rozpisujemy sobie na miesiące, najlepiej jest, tak jak mówiłam, założyć sobie taki zeszyt, tak? I w tym zeszycie sobie dany miesiąc planować pod kątem tych wcześniej zapisanych punktów, tak? I to na pewno wam ułatwi. Więc pamiętajmy o tym i czy jest to rozpatrywane negatywnie. No generalnie komisje będą teraz miały dostęp do waszych sprawozdań. Pamiętajcie o tym, że w ramach nowego rozporządzenia przed szanowną komisję musimy zanieść kopię naszego sprawozdania. Szanowna komisja też dostanie kopię waszej oceny pracy, tak? Więc tutaj no na pewno będzie to odczytane, tak? I będzie to w jakiś tam sposób zapisane. Natomiast no, nie zakładam takiej sytuacji, że nie realizujesz całego czy dużej części swojego planu, no bo wtedy wiadomo, że odbije się to na twojej ocenie i czegoś takiego na pewno nie zakładam, tak? Natomiast jeżeli nie zrealizujesz jakiegoś jednego zadania, a zrealizujesz kilka innych, to pamiętajcie tylko, żeby to w tych waszych sprawozdaniach ująć i opisać. Gdzie szukać poprzednich filmików? Kurczę, zawsze mam problem z tym. Muszę nad tym popracować, widzicie. Tu z tej strony nad nazwą mojego fanpage'u są takie zakładki, takie szufladki i tam między innymi jest zakładka filmy. Jak klikniesz sobie w tą zakładkę, to tam się pojawią wszystkie filmy, które tutaj zostały umieszczone. Miśka, jakkolwiek masz na imię, kliknij w zakładkę filmy.
i tam otworzą się wszystkie filmy, które zostały umieszczone na moim fanpage'u. A jeżeli jesteście teraz w grupie, to w grupie również jest ta, tutaj jest taka zakładka filmy i tam macie dodatkowo wszystkie inne filmy. Wszystkie filmiki motywacyjne, które podobno się fajnie słucha, jak się jedzie autkiem albo jak się ma do zrealizowania jakieś konkretne działanie, to warto jest posłuchać moich filmików, bo podobno pomagają. Więc tam w te zakładeczki sobie wchodzicie. Nie bójcie się klikać, dotykać wszystkiego, co tutaj w obrębie tej strony się dzieje, bo tu niczego zepsuć nie można. Najwyżej coś wam więcej się... Tak, w telefonie, Aniu, tego nie widać, dokładnie. W telefonie jest to umieszczone gdzieś na górze, wiesz? W telefonie szukamy na górze. Dokładnie tak, jak napisałaś, Aniu. W telefonie szukamy na górze, natomiast jeśli pracujemy już na komputerze, to szukamy w bocznych zakładkach. A na górze musimy sobie przesunąć paluszkiem, dokładnie tak. No pytajcie, pytajcie, co tam jeszcze, bo za chwileczkę będę uciekać do zadań różnych. Najbliższe nasze spotkania będą się odbywały z tego studia domowego, ze względu na sytuacje organizacyjne, które tego wymagają. Dzieci siedzą cichutko i gdzieś tam słuchają, kiedy matka skończy. O, Iremka do nas też dołączyła. Super. No dobrze, kochani, to jeśli nie ma pytań, to w takim razie przechodzę do dalszych spraw dotyczących już zaproszeń was do konkretnego działania i w najbliższym czasie. Pamiętajcie o tym, że 20 listopada wyznaczyliśmy sobie termin webinaru. Ten webinar będzie się odbywał tutaj na tej stronie, ale należy wejść tutaj na dole w zakładkę dotyczącą właśnie webinarów i to wam się też wyświetla na stronie ogólnej i tam sobie kliknąć, że jestem zainteresowana, bądź też dokonać rejestracji. Jeśli dokonacie takiej rejestracji, to my potem powiadomimy was jeszcze drogą mailową, że ten webinar się odbywa i dostaniecie link do tego webinaru. Dobrze, więc pamiętajcie o tym. I teraz jeszcze tak, mam dla was taką oto bardzo ciekawą, myślę, informację, ponieważ wiele z was uczestniczy i jest uczestnikami projektu, międzynarodowego projektu Piękna Nasza Polska Cała. Kto uczestniczy? Kto uczestniczy w pięknej, no a są jeszcze pytania, sorry. Plan pisze z góry na 3 lata, dokładnie. A co, gdy zmieniło mi się stanowisko pracy i z wychowawcy stałam się wspomagającym w 3 grupach i logopedą? Czy muszę to jakoś uwzględnić w zmianach w planie? No więc tak, w zapisach rozporządzenia jest taki punkt, który mówi, że dyrektor może nas poprosić o to, abyśmy dokonali zmian w naszych planach. I wtedy, jeżeli dyrektor uważa, że jest taka potrzeba, aby ten plan aneksować, to wtedy takiego aneksu, taki plan sobie aneksujesz, tak? Czyli przyglądasz się temu, Dorota, co sobie założyłaś i przyglądasz się temu, co robisz dzisiaj i na ile jesteś w stanie, realizując te swoje działania dzisiejsze, tak? Na ile jesteś w stanie ten plan zrealizować. Jeżeli te działania się zmieniły w znaczący sposób, a tutaj widzę, że się troszeczkę zmieniły, no to warto jest taki aneks przygotować. Czasami też dyrektorzy zapominają o tym, tak? Zmieniają się wam zakresy czynności i to w sposób znaczący, więc wtedy propozycja moja jest taka, żeby podejść do dyrektora, żeby się przypomnieć, żeby się zapytać, tak? Czy przypadkiem w związku z tym, z tą zmianą mojego przydziału czynności nie byłoby zasadnym, żebym przygotowała sobie taki aneks do planu, tak?
Co tu jeszcze? No więc jeśli nie były planowane szkolenia otwarte, tak, to warto jest te szkolenia przeprowadzić, skoro zdarzyła się taka sytuacja, że tak jak piszesz, że tak ci wyszło, Renatko, tak? I warto jest takie szkolenia przeprowadzić i warto jest potem to w sprawozdaniu opisać dość szczegółowo, że taka sytuacja się zdarzyła i że w ramach tej podjętych działań przygotowałaś takie oto szkolenia, tak? A potem jeszcze przypnę ci propozycję, gdzie ja bym to w ramach dyplomowania umieściła, dobrze? Także wszystko to, co się dzieje w ramach waszego stażu, co nie było do końca gdzieś tam zaplanowane, no doskonalenie samo w sobie jest przypisane do naszego zawodu, tak? I bez względu na to, czy jesteśmy w trakcie awansu, czy też nie, to powinniśmy w ramach tych doskonaleń uczestniczyć, tak? Ale jeśli zdarza się w ramach naszego stażu, że masz właśnie możliwość zaproszenia do placówki fachowca, z jakiejś tam dziedziny, tak? A dodatkowo jeszcze właśnie twoja szkoła jest otwarta na to, żeby Renata, super, świetna rzecz, jest otwarta na to, żeby zaprosić też innych nauczycieli z innych szkół i ty się tym wszystkim zajmujesz i ty jesteś za to odpowiedzialna, to jest to naprawdę zadanie, które warto pochwalić, tak? A tak jak mówię, ja za chwileczkę zerknę w rozporządzenie i podpowiem ci, gdzie to podpiąć, tak? Do czego ja bym to podpięła. Czy macie jeszcze jakieś pytanie? Pytanie jest. Dorotka, już odpowiadałam na twoje pytanie. Wydaje mi się, że w miarę szczegółowo, tak? Czyli ja, Dorota, na twoim miejscu podeszłabym do dyrektora i spytałabym, czy w ramach tej zmiany zasadnym jest. Zerknij też sobie wcześniej, zanim pójdziesz, co się zmienia, co realizujesz nadal, tak? Jakie zadania realizujesz nadal, a co ewentualnie uległo zmianie. Napisz sobie, wiesz, jakieś tam plusiki czy minusiki przy swoim planie. Zobaczysz, na ile tych plusów się pojawiło, tak? No i wtedy warto jest ze swoim dyrektorem to przedyskutować, ale jeżeli zmienia się nam przydział czynności w sposób znaczący, to ja uważam, że tutaj potrzebny jest jak najbardziej aneks. Ja gubię się w przepisach, to mnie wręcz paraliżuje. Czytam sobie, bo jestem na rocznym zdrowotnym. O ja cię, kurczę. Super nauczyciel na zdrowotnym, który się cały czas doskonali. No. Tylko pogratulować chęci. Egzamin za 2 lata, bo przez zdrowotny wydłużył się. I ciekawa, jakie zadanie. Aniu, ja tak naprawdę nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo nikt z nas jeszcze tak do końca nie wie, tak? Gdzieś tam dzwonimy, gdzieś tam podpytujemy. Jedni mówią, że będzie to coś bardzo łatwego. Ja uważam, że pewne rzeczy na pewno trzeba będzie w ramach tych działań wykazać w sprawozdaniu, tak? A część rzeczy będzie, no trzeba, tylko też sobie tak nie do końca wyobrażam, jak to będzie wyglądało, tak? A dlatego poczekajmy na pracę tych komisji, zobaczmy, co tu się będzie działo, zobaczmy, jakie pojawią się stanowiska na stronach kuratorium. I też zachęcam Was i proszę Was bardzo, przeglądajcie strony. Przeglądajcie sobie strony, zaglądajcie na stronę Waszego kuratorium. Tam naprawdę jest dużo ciekawych materiałów, jeśli nie napisanych bezpośrednio przez pracowników kuratorium. To jest też wiele linków, wiele przekierowań czy to na jakieś ciekawe artykuły, czy to na ciekawe strony, które współpracują z ministerstwem i tworzą naprawdę ciekawe i godne poświęcenia czasu materiały. Także warto jest tam zerknąć i warto jest prześledzić te wasze strony kuratoryjne. Nie robimy tego oczywiście codziennie, ale raz na jakiś czas zajrzyjcie sobie na strony waszego kuratorium, ok?
No dobrze. Aha, no i teraz wracam do tego, co się będzie działo w czwartek. Najbliższy czwartek chciałabym zaprosić Was tutaj na mój fanpage, ponieważ zaprosiłam na tak zwany live łączony Ludmiłę Fabiszewską. Ludmiła Fabiszewska, autorka międzynarodowego projektu Piękna Nasza Polska Cała. Kto z Was, powiedzcie, przystąpił do wspólnego odśpiewania hymnu, kto będzie w piątek śpiewał hymn, która z placówek zorganizowała i wpisała się w ten projekt. Piszcie, czy są takie placówki. No i właśnie Ludmiła jest autorką tego projektu, jest bardzo mocno zaangażowana w te wszystkie działania. I udało mi się Ludkę wyprosić, żeby znalazła odrobinkę czasu i no właśnie, Dorotko, to zapraszam Cię w czwartek. Moim gościem będzie Ludmiła, Waszym gościem też będzie Ludmiła, bo poprzez mój fanpage Wy również będziecie mogły w tym spotkaniu uczestniczyć. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli macie jakieś wątpliwości, to też piszcie tutaj i ja spróbuję te pytania Ludce zadać. O, Wiesiu, też cieszę się bardzo, że Wy też bierzecie. No to bardzo serdecznie Was zapraszam. W czwartek o godzinie 19 widzimy się tutaj przy kolejnej herbatce, bo to już nie pora na kawkę, ale przy kolejnej herbatce zróbcie sobie herbatkę, zróbcie sobie jakąś dobrą sałatkę i zapraszam Was też na to spotkanie, tak? Przedszkole numer 5 w Sokółce, super. Tomaszów Bolesławiecki, śpiewamy, my też śpiewamy, słuchajcie. Także jeśli wy śpiewacie, my też śpiewamy, a w czwartek sobie porozmawiamy z Ludmiłą. Ludmiła będzie moim i waszym gościem. Także bardzo serdecznie was na to spotkanie zapraszam. 20 listopada, słuchajcie, pamiętacie o webinarze, tak? Webinar dotyczący nauczycieli współorganizujących proces edukacyjny, czy tak zwanych wspomagających, tak? Całe 2 godziny mięcha na temat pracy nauczycieli współorganizujących, wspomagających. Także kto jest ciekaw tego tematu, kto chciałby sobie coś tam dosłuchać, doczytać, dopatrzeć, to bardzo serdecznie 20 listopada Was na to spotkanie zapraszam. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie. Jest na fanpage'u, tu w zakładce wydarzenia jest utworzone wydarzenie, także kliknijcie sobie i wtedy Facebook Was powiadomi. Jeżeli chcecie dostać ode mnie maila z przypomnieniem, to wchodzicie w wydarzenie i rejestrujecie się. To wydarzenie i uczestnictwo w tym webinarze jest zupełnie bezpłatne. Tam jest napis bilet, ale to jakby tylko kliknięcie i ten, no tak zostało to stworzone przez Facebook i nic za to nie płacicie. Będziecie mogły uczestniczyć w tym spotkaniu zupełnie za darmochę. 2 godziny, tak jak mówię, około 2 godzin informacji ważnych dla nauczycieli współorganizujących, ale myślę, że innym też ta informacja się przyda, ponieważ w ramach tego tematu będę również mówiła o specjalnych potrzebach edukacyjnych, będę mówiła o IPET-ach, będę mówiła o wszystkim tym, co ważne w pomocy psychologiczno-pedagogicznej również, więc będzie to taka powtórka z tego wszystkiego, co się ostatnio tutaj dzieje, ale jakby pod kątem tych nauczycieli, tych specjalistów, kochani, pamiętajcie, specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej, którzy współorganizują, którzy wspierają ten proces edukacyjny. Także pamiętajcie o tym, bardzo Was proszę. Cieszę się, Malwina, że Wy również śpiewacie. Cieszę się bardzo. No i właśnie, jeśli będziecie miały ochotę, to w czwartek zarezerwujcie sobie czas, godzina 19. Ja przypominam, że jako cel można sobie wyznaczyć. Jedna pozycja. Jako cel można sobie wyznaczyć. Druga pozycja, dostępne w zakładce anetaszostak.pl, zakładka sklep i potem książki. Tam też wiele innych ciekawych pozycji książkowych, więc może któraś z tych książek Wam się przyda, może któraś z tych książek będzie tym właśnie celem na najbliższy czas dla Was.
Czy macie, kochane moje panie i panowie, bo panowie też się pojawili, jeszcze jakieś pytania? Czy chcecie jeszcze o coś zapytać? Cieszę się, że tak dużo osób tutaj nadal z nami jest. Cieszę się, że jesteście, cieszę się, że dołączyliście. Kto dołączył, to dajcie znać, skąd jesteście. Kto jest pierwszy raz, to również bardzo proszę napiszcie, że jesteście tutaj z nami pierwszy raz, bo to też będzie dla mnie ważne. I co? Tomaszów Bolesławiecki. My również śpiewamy. No dobra, żadnych dalszych komentarzy. To ja będę chciała sobie powolutku już uciec od Was. Przypominam, że istnieje szansa. Trzy osoby. Trzy osoby, które chcą. Ania, może to jest właśnie coś dla Ciebie. Miśka, Miśka. Może to Ty powinnaś właśnie spróbować wyznaczyć sobie cel. Przestanę się gubić, tak? Przeczytam jedno rozporządzenie. Misia, może to Ty chcesz do mnie napisać i wspólnie spróbujemy ten cel zrealizować, rozłożyć go na czynniki pierwsze. Próbujcie, próbujcie, korzystajcie. Jest dobry, fajny czas. Chcę się podzielić tą świetną energią, którą Alicja dołączyła, Aneta dołączyła, Jarka, Jarosława, witam cię serdecznie, Jarosławo, moja kochana. Też do nas dołączyłyście, dziewczyny, odsłuchajcie, jest konkurs, jakbyście chciały rozłożyć ze mną na czynniki pierwsze jakiś cel do zrealizowania na najbliższy czas, to albo tutaj w komentarzu. O, Wągrowiec, witam, witam Wągrowiec, bardzo serdecznie, witam moją imienniczkę. Cieszymy się, że filmy z poprzednich spotkań są dostępne. Nie zawsze możemy być, a ja chętnie oglądam po czasie. Ja wiem i dlatego to robię. Jakby te trzy filmy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej chcę przenieść na moją stronę i robię to Malwinka i robię to bardzo celowo, ponieważ no, oprócz tego, że działam tu na fanpage'u, działam też na stronie internetowej i po to między innymi ją założyłam, żebyście mogli z niej korzystać i tam też znajduje się całe moje serducho, cały mój dom internetowy. I robię to celowo, przekierowuję tą Waszą uwagę na tą moją stronę, po to między innymi, abyście też tam zaglądali, abyście na przykład zapisali się do darmowej biblioteki, bo jest taka i funkcjonuje, być może nie wszyscy o tym wiedzą. Zależy mi też na tym, żebyście czasami przejrzeli zakładkę z moimi produktami, bo tworzę je dla Was i chciałabym, żeby były Wam pomocne i żebyście mogli tam czasami sobie zajrzeć. I tak jak powiedziałam, te trzy filmy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej od jutra będą, przepraszam, przerzucone na stronę. Robię to celowo, żeby tam przekierować wasz ruch troszeczkę, tak? Żebyście też tam pozaglądały, żebyście też tam czasami po prostu zostawiły ślad. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie jakiś komentarz pod artykułami, które tam dla Was umieszczam. Będzie mi bardzo miło, jeżeli tam się pojawicie, jeżeli tam zajrzycie. Dla wszystkich osób, które są po raz pierwszy, też bardzo proszę, jeżeli to, co tutaj się dzieje, jest Wam w jakiś sposób pomocne i uważacie, że będzie przydatne, to bardzo proszę kliknijcie lubię to, ponieważ wtedy macie szansę na to, że przy następnym jakimś działaniu, które będzie się tutaj na stronie działo, Facebook Was powiadomi, że Szulewska znów szaleje w internetach, tak? Malwinka, strona www.anetaszostak.pl, tak? Anetaszostak.pl to jest moja strona, to jest mój domek w sieci, za chwileczkę się tutaj pojawi, też link, przekierowanie. Na chwilę obecną trwają tam małe prace konserwatorskie, okazało się, że gdzieś tam jakaś ostatnia aktualizacja pokłóciła mi wtyczki i
dajecie mi znać, że nie możecie pobrać materiałów z mojego ostatniego kursu, jak efektywnie pracować z dzieckiem z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Także jest to już zgłoszone do firmy, która zajmuje się prowadzeniem tej mojej strony, od strony technicznej oczywiście. I jak najszybciej będziemy chcieli te wszystkie niedogodności zlikwidować, tak? Także Malwina, zapraszam Cię bardzo serdecznie na anetaszostak.pl, to jest mój domek w sieci, zapraszam Was też do mojego kapelusza. I tak jak mówię, szykuję kilka niespodzianek i gdzieś tam co chwilę będę Wam puszczać informacje o tych niespodziankach i też dzisiaj taką niespodzianką, takim prezentem dla Was jest to, że trzy osoby, jeśli mi fajnie rozpiszą, dlaczego to z nimi warto popracować, będą miały możliwość zupełnie gratisowego spędzenia czasu nad pracą, nad jakimś ważnym dla Was celem, który chciałybyście zrealizować, chciałybyście sobie rozebrać na czynniki pierwsze i poprzyglądać się temu, co Wam da realizacja tego celu ze mną. No to co, kochane moje panie, czy są jakieś pytania? Czy są jakieś propozycje? Czy są jakieś nowe powitania? Jeśli nie, to pozwolicie, że ja powolutku. A, właśnie, słuchajcie, no i jeszcze to szkolenie w Krakowie, tak? Mamy ten plan, żeby się spotkać w Krakowie 10 listopada. Ja wiem, że termin trochę nietrafiony przez to, że tego 12 nam zrobiono święto, ale gdybyście chciały dołączyć do tego spotkania, to są jeszcze bileciki i tutaj jest znowu kolejna promocja dla Was. Czyli tak, po pierwsze cena bardzo atrakcyjna, po drugie jeżeli zbierzecie się w grupie 5 osób, to płacicie tylko za 4, także też warto to przeanalizować i jeśli jesteście gdzieś z niedalekich okolic Krakowa, bądź też z samego Krakowa i chciałybyście się ze mną spotkać, już Aleksandra za chwilę Ci odpowiem. I chciałybyście się ze mną w tym Krakowie spotkać, to 10 listopada jest taka możliwość, chyba że, tak jak mówię, ten prezent nam się tutaj trafił i być może warto jest ten termin przełożyć, to też piszcie, tak? Aleksandra, Anetko, jeśli rozpoczęłam staż na starych zasadach, to zdaję również na starych. Mam kilka sprzecznych informacji. Aleksandro, nie mam dobrych wiadomości. Jeżeli rozpoczęłaś staż na starych zasadach, to oczywiście realizujesz go na tak zwanych starych zasadach, czyli zgodnie z rozporządzeniem z 2013 roku. Niestety ustawodawca no tak nam ten awans zaprojektował, że już dokumentację i postępowanie egzaminacyjne będziesz miała i będziesz musiała się pochylić nad rozporządzeniem z 2018 roku. Te osoby, które zakończyły staż do 31 sierpnia, one jakby w całości jeszcze realizują wszystko na starych zasadach, natomiast te osoby, które są w trakcie awansu, robimy ten awans, czyli realizujemy to wszystko, co wpisałyśmy sobie w plan zgodnie z rozporządzeniem z 2013 roku, natomiast już cała ta procedura przygotowania dokumentacji, jak też postępowania egzaminacyjnego czy kwalifikacyjnego będzie się niestety odbywała na podstawie rozporządzenia z 2018 roku, dlatego tak jak mówię, masz jeszcze chwilę czasu, tak? Nie wiem, Aleksandra, ile Ci jeszcze zostało do zrealizowania. I tu również pojawiają się te sytuacje, że niektórzy dyrektorzy naciskają na Was, żebyście pisały aneksy do tych Waszych starych planów, do tych planów pisanych na podstawie rozporządzenia z 2013 i żeby dokładać te zadania z nowego rozporządzenia, żeby się temu tam troszeczkę przyjrzeć, tak?
Nigdzie nie ma takiego zapisu w przepisach prawa oświatowego i tutaj też jakby no pewne rzeczy dzieją się tak troszeczkę wbrew przepisom tego prawa, bo nigdzie nie ma takiego zapisu mówiącego o tym, że nauczyciel, który rozpoczął staż, no czyli jeszcze troszkę czasu i no właśnie, i też pytanie do Ciebie, Aleksandra, czy Twój dyrektor prosił o to, żebyś napisała jakiś aneks? No niestety, Aleksandra, no tak to wygląda. Ja też czuję złość w związku z tym, bo osobiście uważam, że wszystkie osoby, które rozpoczęły staż zgodnie z rozporządzeniem z 2013 roku, to rozporządzenie powinno być nadal aktualne, tak? I ono powinno, i ustawodawca powinien nam dać ten czas do tego, żeby wszystko, co w ramach tych zaczętych awansów, również mogło się zakończyć tak, jak mówi rozporządzenie z 2013. Nie mam na to wpływu, też czuję złość, też jest mi z tym źle, też rozumiem Was, też jest mi bardzo, bardzo przykro, bo piszecie do mnie, zwłaszcza te osoby, które gdzieś tam na dniach kończyły staże, tak, że się boicie, że tak do końca nie wiecie, że jest bałagan, że jest sprzeczność w przepływie różnych informacji, że ktoś tam w kuratorium mówi inaczej, że dyrektor mówi inaczej, że dyrektor nie wie, że pani w kuratorium nie wie. Ja to wszystko rozumiem, ale tak jak mówię, nie mam na pewne rzeczy wpływu, czuję razem z wami tą złość, wiem, że się boicie, wiem, że będzie to trudny dla nas czas, ale tak jak powiedziałam, ja ze swojej strony obiecuję, że zrobię wszystko, żeby te poprawne informacje do Was docierały i żebyśmy wspólnie dawali sobie z tym radę, czy to w ramach tych naszych spotkań tutaj na moim fanpage'u, czy też w ramach różnych spotkań w terenie, które chciałabym dla Was organizować, tak? Tyle mogę obiecać, Ola. Tylko tyle, aż tyle. No tak jak mówię, nie mam na to wpływu. Sama też próbuję się dowiadywać, sama też śledzę na bieżąco strony kuratorium, zerkam na stronę ministerstwa, pytam znajomych wizytatorów, podpytuję, jak to będzie się działo i no i powstał taki troszeczkę bałagan, tak, przyznaję wam rację, że macie prawo się tutaj bać, że macie prawo być zezłoszczone, że macie prawo czuć lęk, ale tak jak mówię, damy sobie z tym radę i ja obiecuję, że dołożę wszelkich starań, aby tak było. Tak? No to co, kochani, kochane, ja powolutku się z wami żegnam. Bardzo mi miło, że tyle osób wytrzymało do końca. Cieszę się bardzo, że jesteście, cieszę się bardzo, że mogę się tutaj z Wami spotkać. Przypominam, że spotykamy się za tydzień, w poniedziałek o 19 na kolejnej, trzeciej już transmisji w ramach Awans TV. Przypominam Wam, że w najbliższy czwartek spotykamy się tutaj w ramach transmisji łączonej z Ludmiłą Fabiszewską. Zerkam, bo lubię czasami przekręcić nazwisko niechcący albo imię, co niektórym z Was. No i potem czuję się troszkę z tym niefajnie. Więc tak, czwartek Ludmiła, 10 listopada możliwość zapisania się na spotkanie ze mną w Krakowie, 20 listopada webinar tutaj na fanpage'u. Zapraszam też do odwiedzenia mojej strony, zapraszam też do udostępniania tych transmisji, jeżeli jesteście pewne, że ktoś jeszcze gdzieś tam może z tego skorzystać, to udostępniajcie transmisję, zapraszajcie swoje znajome, znajomych, którzy mogliby z tej wiedzy również korzystać. Każde kliknięcie, każde oznaczenie tutaj osoby, która w Waszej ocenie mogłaby z tego skorzystać, będzie mi bardzo miło, że to robicie. Niech się niesie. Niech sobie inni też korzystają. Niech jeszcze Jarosławo, dziękuję bardzo. Do następnego razu, dokładnie tak. Pozdrawiam cię serdecznie i cieszę się, że mimo tej wpadki jesteś kolejny raz i no właśnie, i niech już to idzie w zapomnienie.
No i tak jak mówiłam, będzie mi miło, jeśli zaprosicie, będzie mi miło, jeśli udostępnicie, będzie mi miło, jeśli napiszecie jeszcze jakieś tam pytania, które się pojawiają w waszych głowach. Będzie mi miło, jeśli napiszecie, że rozwiałam jakąś waszą wątpliwość. Będzie mi też miło, jeżeli będziecie chciały skorzystać z tej pomocy, o której mówiłam. Trzy osoby czekam na was. Piszcie w prywatnych wiadomościach krótko na temat, dlaczego to wy i dlaczego to z wami powinnam przepracować temat wyznaczania i realizacji jakiegoś waszego ważnego celu, bo takich różnych wątpliwości, takich różnych planów, pomysłów, różnych przedsięwzięć w waszej głowie jest dużo i myślę, że warto jest wreszcie zrobić ten kolejny krok i na przykład stworzyć fanpage, na którym będziecie się dzieliły z innymi waszą pasją. Być może jest jakiś ważny temat do przepracowania, być może jakaś ważna decyzja, która gdzieś tam w serduchu, w głowie jest i trzeba się z tym zmierzyć. Polecam siebie, polecam swoje usługi i spróbujmy połknąć tą żabę w całości, czy rozbierając ją na kawałki. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam was, do zobaczenia, do następnego razu i tak jak mówię, czekam na wasze pisemne zapowiedzi tego, że jesteście gotowe, aby się z jakimś tematem zmierzyć. Trzy osoby będą miały taką możliwość, aby ze mną popracować. Dziękujemy, że jesteś i że jesteś jaka jesteś. Cały czas się do ciebie uśmiecham normalnie. Cieszę się bardzo, ja też się uśmiecham, chociaż nie zawsze tak było, ale no właśnie, ale realizacja pewnych zamierzeń, ale pewne zmiany spowodowały, że tego uśmiechu na mojej twarzy ostatnio coraz więcej. Także korzystajcie. Zachęcam do współpracy. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, aneta.szostak.pl. Pamiętajcie, jedna rzecz, pamiętajcie, 10 rzeczy. Zerkajcie na stronę, zerkajcie do darmowej biblioteczki. Bierzcie, dzielcie się tą wiedzą, klikajcie, udostępniajcie, polubiajcie. No i w ogóle wszystko, co naj sobie to róbmy, żeby to nasze życie było fajniejsze, żeby to nasze życie było weselsze. Mąż mówi, że mam taki oto stan, że potrafię jednego live'a 3 razy kończyć. Też muszę nad tym popracować, muszę sobie wyznaczyć taki cel. Kończysz i koniec. No więc kończę i koniec. Pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia, do następnego poniedziałku lub też do najbliższego czwartku, jeżeli ktoś będzie chciał z nami tutaj pobyć. Hello, hello, dobranoc.